bedre forhold i bakken nå igjen. Litt mer oppdrift helt nederst I bakken for Halvor. Han skal blanke opp. Som I går. Kom igjen. Det ser fint ut. Og så skal vi få trykket her, Halvor. Og fly helt ned. Ja, ja da! Setter et nedslag der nede også! Ja da! 243 og halv dagens lengste. Ja, nordmennene lager show I Slovenia. Ja, nå ørnen bretter ut vingene sine. Bra timing. Her synes jeg Halvor får lagt seg til å funne flysystemet sitt ganske så med en gang. Sett deg et ganske bra nedslag. Ja, for 19 en dommer for 18 av sloveneren, 18,5 av resten. De blir tellende. Ja, de koser seg på trenertribunnen nå. Og 419 poeng, det dobbelt norsk, det 6,3 foran... Skoczył tutaj 242,5 metra w pierwszej serii konkursowej. No dzisiaj ta wspomniana seria próbna jeszcze dalej. Teraz widzimy 228, go objął prowadzenie. On to może zrobić. Dobrze, dobra sylwetka w locie, ależ będzie daleko, jest daleko, tak, za 240 metr I znowu problemy przy lądowaniu, choć nie było podpórki, to najważniejsze. Niesamowity jest ten TV Zajdź, fantastycznie tutaj skacze, 243,5 metra. 243,5 metra I to ujęcie efektowne z drona. Widać jak on fantastycznie leci, ale znowu zaczynają się te problemy Zajca gdzieś za 200 metrem. Tam zaczynają trochę falować mu narty. On przez to ma o wiele trudniej wylądować. No ale udało mu się w miarę bezpiecznie tę fazę skoku zakończyć. Widzimy noty sędziowskie 16, 16,5. Jest jedna 17. Niesamowity zawodnik. Wiatr 13 punktów zabrane, zatem te warunki są dobre I dobrze, bo umożliwiają naprawdę piękne loty. Nota 629,9. Sekundmeter nederst I bakken. 244 og en halv på Mikael Heibøk. Håper at vi ikke hører noe piping fra toppen her da. Beste Geiger. Det kan bli stillant da. Ja, men har du ikke hatt den mest ekstreme oppen her I helgen heller, så
Skal jo gå an å slippe ut fra han på samme avstand her. Ja. Han setter jo nedslag på 2.44,5, så det kan være ingen problem med å stå. Ja, det er vel på 20 fra første, ja. 19,5. Det er fantastisk opp på 244,5. Han viser jo alltid i følelsen her. 19,5 fra resten av dommerne. Han har nesten ikke oppdrift nederst i bakken her, så det et ekstremt imponerende skihopp. Og klubb 2,39, de jubler der borte de også. Ja, det har vært en herlig, noen herlige dager for Landisjek også. Det en soleklar personlig rekord også det for Landisjek. Det 4,5 meter. Ja, jeg tenkte å ha avslutt sesongen med sitt lengste skihopp noensinne. Til 20 i stil. Til 20 i stil. Det kult å ha pers med 20 i stil. Det tror jeg ikke det mange som har. Nei. Det i ekte Landisjek-stil. Jeg viser følelse av Landisjek. Å, herlig bilder. Ta melodyjka, taka planica, planica była odgrywana po każdym skoku za 200 metrów, bo to było wydarzenie. A teraz to nam w ogóle już te loty tak poza... Ojej! Ojej! Timi Zajc, ależ on lata tutaj od początku tej rywalizacji. I po raz kolejny w przypadku Zajca mamy identyczną sytuację. No, nie wiemy, czy on nie jest wystarczająco przygotowany siłowo do sezonu, że w dolnej fazie już, gdy mija wysoko w powietrzu punkt K, rozjeżdżają się narty, zaczyna mieć problem z równowagą w locie. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, ale Michale, to jest 245 metrów. Nikt tutaj przez cały ten weekend od czwartku, od skoków próbnych, nie poleciał dalej. Niewiarygodny jest ten Zajca. Proszę zwrócić uwagę, ten moment, on ostatnie kilkanaście metrów przeleciał właściwie ratując się przed upadkiem. Gdyby utrzymał tę pozycję, tę sztywność w powietrzu, no to mogło być tutaj nawet 250 metrów. Foreløpig ganske rolig i bakken. Bygger seg opp litt mer oppdrift igjen nederst nå. Å, Marius Innvik. Rett godt opp, Marius. Scenen din. Det flyr ut her da, Marius. Det ser deg ganske bra. Det helt fantastisk godt igjennom, Marius. 245 meter, samme hva slags press, samme hva slags omgivelser. Marius Lindvik, han så å si uslåelig, for han som dette her. Da ser vi oppe, det så rått. Kaste seg, tråkke oppe, kaste seg ut, skia kommer. Og han allerede, vi skal ta forbåndskampen ned. 19, 18, 17, ja, ja. Skal holde med god margin. Uff, og for en måte å avslutte sesongen på med å vinne i planen som denne sesongen har vært et eventyr for Marius Lindvik, for Magnus Brevik, Alexander Støkkel igjen, altså. Og han blir, vi var inne på, det ikke mange nordmenn som har vunnet i denne bakken, men Marius Lindvik, han blir en av dem. 455 kommer. O tym pierwszym jego locie widzieliśmy doskonale, 241 metrów Słoweńca, nie najlepiej to wylądowane, no ale w sumie szóste miejsce ex aequo z Rioju, pierwszy na belce Słoweniec, już w powietrzu. On z 14 belki startowej. Ha! Wynik,
proszę Państwa, ależ wynik! To jest rekord życiowy chyba, bo do dziś to było 243,5 metra, a teraz 246 metrów! Najdłuższy lot dzisiaj na letalnicy i nowy rekord życiowy reprezentanta Słowenii. Brzydko wylądowany, przy mocnym wietrze, będzie miał odjętych prawie 13 punktów, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że cudownie się bawił i ubawił publiczność i nas fenomenalnym lotem. Tata aż chyba nie widział, w którym miejscu on wylądował. Obejrzy na powtórkach, obejrzą wszyscy, obejrzymy także my za moment. Cenę Preutz, w niebo wzięty, zachwycony, znakomite zakończenie, znakomitego sezonu tego zawodnika. 26-letni Cenę, trochę w cieniu najpierw starszego brata, później młodszego, Domena, który wyskoczył, spektakularne sukcesy parę sezonów temu. Cenę zawsze był tym środkowym, który aż takich sukcesów nie notował, ale ta zima wyśmienita w wykonaniu Cenę Preutza. Wysokie lokaty, w Pucharze Świata wysoko w generalce, no i teraz...